Panie i panowie, drodzy założyciele, drodzy goście i mówcy, jestem naprawdę bardzo zaszczycony, że mogę tutaj być na tej inauguracji na Uniwersytetu o otwarcie konserwatywnym profilu. Jest to naprawdę unikalny skarb w dzisiejszym świecie, że nasza kiedyś wielki podziw, jaki budziły anglosaski typ uniwersytetów, po prostu blednie. Niestety dowiadujemy się, że amerykańskie i europejskie ośrodki uniwersyteckie już więcej nie tolerują poglądów, które są przeciwne mainstreamowi. Wykładowcy, którzy odmawiają dostosowania się do dogmatu liberalnych elit władzy, nie są już mile widziani w tych uświęconych salach zachodnich akademii. Bardzo dobrze znamy ten fenomen. Polacy i Węgrzy mieli tego pecha, doświadczenia totalitaryzmu, zarówno także w wyższej edukacji przez 40 lat. Nie chcemy tego już nigdy więcej. Przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować polskim przyjacielom i Ordo Iuris za założenie tego uniwersytetu, który może oświetlić drogę Europie, a przynajmniej Europie Środkowej. Słowo konserwatywny brzmi obscenicznie dla uszu mrocznych jeźdźców postępu, ale oni też nazywają Boga starym, przestarzałym, a jednak to do Niego właśnie należy przyszłość. Drodzy przyjaciele, pomimo pandemii, debata dotycząca przyszłości Europy toczy się dalej. W pewnym sensie zebraliśmy się tutaj dzisiaj, żeby pokazać Europie, jak zwykle na nasz skromny i umiarkowany sposób, co myślimy. Kiedy debatujemy nad przyszłością Europy, mamy na myśli nie tylko geopolityczną przyszłość kontynentu i podmiotów prawnego, ale także angażujemy się w dyskusję na temat poglądów, wierzeń i stylów życia. Co dla nas oznacza zły i dobry? Co stanie się, jeśli te wartości, które cenimy i mamy nadzieję, że nasze dzieci i wnuki będą także posiadały, upadną? W moim zdaniem ta debata jest bardzo ważna i tak jak moneta ma dwa oblicza. Z jednej strony liberałowie opisują, że jedynym akceptowalnym sposobem, żeby ruszyć na przyszłość, jest do przodu, jest iść w stronę dystopii i ta wersja realnej Europy ma nastąpić przez pójście ponad wielkie idee i odstawienie ich na bok. Chcą przekroczyć tą Europę z wczoraj, Europę, którą ty i ja kochamy. I chcą narzucić liberalne wartości na wszystkie społeczeństwa, na wszystkie nasze społeczności. Ich hasła to komunistyczna równość, nihilizm, wygoda i wartość, którą można pokazać siedząc po prostu na kanapie. Takie idee jak wiara, Bóg, rodzina, zdrowy rozsądek, normalność, sukces i autorytet są dla nich niezrozumiałe w tak zwanym postmodernistycznym kontekście politycznym, który jest ich składową. Przekręcili ideę wspólnoty i jest ona nie do poznania. I nawet jeśli tak naprawdę uznają te idee, stają się oni dla nich bez znaczenia. I można dlatego je odstawić na bok. Ale druga strona medalu, ta, która jest dla mnie czysta, w wyznaczaniu drogi w Europie Centralnej, to jest walka o wolność chrześcijańską. Ci, którzy podążają za tym trendem, tak jak my, i odrzucają integrację głębszą, ale taką bardziej bez znaczenia, wspieraną przez tą drugą stronę. My wierzymy, że przyszłość Europy jest kwestią serca i umysłu. Wybieramy suwerenność narodową nad zachodnimi rządami, wspólnotę, rodzinę nad indywidualizmem, gospodarkę rynkową ponad centralnym planowaniem, pomocniczość zamiast centralizacji i ochronę praw naturalnych zamiast spełniania życzeń. Ale musimy też być uczciwi tutaj w naszym gronie. Może my też popełniliśmy pewne błędy i powinniśmy się z nich czegoś nauczyć. Kiedy obudziliśmy się z takiej hibernacji, która narzuciła nam żelazna kurtyna i zmiana czasów w 89,
Czas, żeby to zmienić i zmienić Europę Zachodnią. W naszym umyśle widzieliśmy Europę, która ceniła pracę, godność narodów, gdzie żona i mąż, gdzie żona miał mąż, a mąż miał żonę, a Europę, gdzie nawet ateiści byli chrześcijanami, jak to kiedyś ładnie powiedział nasz premier. Ale teraz stało się jasne, że to podejście jest niestety zbyt idealistycznym podejściem. W rzeczywistości ciągłe poszukiwanie kompromisu, centrum w polityce europejskiej, neutralność, ciągłe przechylanie się w jedną to w drugą stronę, żeby być inkluzywnym, sprawia, że nie jest to normalne i prowadzi do miejsca, gdzie Europa staje się pusta i duch Europy zostaje utracony. W tym komforcie życia, dobrego życia, w którym jest Zachód, po prostu Zachód zmiękł. Europa musi tolerować wszystko do takiego stopnia, że jej istota, jej esencja się ulotniła. Jeśli Europa odrzuciła Boga i zaprzeczyła Mu, ogłosiła Go przestarzałym, a zamiast tego narzuciła polityczną poprawność, wypowiedziała wojnę rozumowi i rodzinie. Europa jest także, traci swoją esencję kulturową, dlatego że jej oficjalne wartości stały się ideologicznym trupem. Nawet jeśli Unia sama jest prowadzona przez teoretycznie neutralnych biurokratów. To, co jest pozytywne, to to, że tutaj, w tej części kontynentu, paradoksalnie, w dużej mierze dzięki wszystkim tym trudnościom i cierpieniom, które musieliśmy cierpieć pod jarzmem dyktatorów, staliśmy się silniejsi. Staliśmy się przyzwyczajeni do tego, że próbują nas uciszyć. Próbują zanurzyć nam głowę, żebyśmy nie mogli mówić. Mamy to, na co sobie zapracowaliśmy. Ale dzięki temu wszystkiemu jesteśmy świadomi tego, co mamy, wiemy, co mamy do stracenia i jesteśmy świadomi, że Europa, czyli wszyscy, my, jest naprawdę warta, żeby o nią walczyć. Jesteśmy pewni, że jest kilka sposobów, żeby uchronić ten europejski projekt i europejskie wartości. Tak. Europa jest wspólnym celem, ale nie globalnym celem. Dla tego powodu nikt nie powinien twierdzić, wahać się, w którą stronę iść, kiedy prowadzimy ten nasz wspólny kontynent. Powinniśmy razem pójść, czy w stronę globalnej, globalizmu. Zgromadziliśmy się tutaj, żeby omówić postmodernistyczny świat i jego względem klasycznych walut. Moje stanowisko, które chciałbym zająć w tej debacie, to tak. Co więcej, uważam, że jest coraz większa potrzeba tych klasycznych wartości. Musimy zostać twardo przy normalności i krzyknąć w trzech słowach: Bóg, ojczyzna, rodzina, które nie tylko wpływają na nasze życie, ale to są też droga ucieczki od nihilizmu i leniwej pseudokultury głoszonej przez zachodni świat. Wierzę, że to, co nazywamy wolnością chrześcijańską, może być dla nas bardzo pomocne w tej walce. Wartość chrześcijańska nie widzi jednostki w opozycji do społeczeństwa. W naszym rozumieniu autentyczne spełnienie jednostki jest wtedy, kiedy dobrowolnie poddaje się on służbie innym, rodzinie, ojcu, matce, dziadkom, dzieciom, ośrodkowi akademickiemu, narodowi, jako naturalnej części większej społeczności. Musimy pamiętać, że my jesteśmy Europą. Innymi słowy, to, co zostało z Europy, można znaleźć jedynie w Europie Centralnej. Jest tutaj energia, która może się przeciwstawić tej nie-Europie współczesnej. Te regiony nie tylko doświadczają, cieszą się odzyskaną wolnością, ale też mają swoją historyczną przeszłość i podobne sytuacje, które wynikają z geografii, z naszego położenia. Na koniec pozwolę sobie zacytować osobistość jednego z największych węgierskich polityków. Kiedyś powiedział:
Wszystko zależy od nas, ale my musimy pozostać zdeterminowani. Jeśli jeden z największych myślicieli węgierskich tak mówi, to musi tak być i ja mu wierzę. Życzę nam wszystkim, żebyśmy bronili naszych osiągnięć i to, co stwarzamy teraz, żebyśmy pozostali zdeterminowani i byli odważni w obliczu przeciwności. Razem przetrwamy, podzieleni upadniemy. Dziękuję Państwu za uwagę.